msza, kolorowa parada, odznaczenia. Dla mieszkańców niewielkiej wsi Jasionówki na Podlasiu niedziela 10 lipca była dniem wyjątkowym. Tutejsza gminna ochotnicza straż pożarna obchodziła setną rocznicę powstania. Jasionowscy strażacy dumnie przemaszerowali wraz z orkiestrą dętą przez ulice wioski, by następnie celebrować rocznicę w miejscowym kościele. Mszę świętą odprawił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Jubileusz stulecia jest jubileuszem wielkim. Czasów, ludzi i zdarzeń, które były udziałem strażaków i mieszkańców tej wspólnoty i parafialnej rzymskokatolickiej, żydowskiej także. Na tak ważnej strażackiej rocznicy nie mogło zabraknąć również prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka, który pochwalił społeczność Jasionówki za jakże unikalną w ostatnich czasach umiejętność życia we wspólnocie. Na ten jubileusz składają się ludzie, zdarzenia i czas. Ci ludzie, którzy tu mieszkali, potrafili się zorganizować, potrafili powołać Ochotniczą Straż Pożarną, potrafili pokazać, że są odpowiedzialni, są aktywni i że budują tutaj tą wspólnotę. Wicepremier odznaczył również najbardziej zasłużonych strażaków jasionowskiej jednostki. Przypomniał przy tym ważne słowa papieża Jana Pawła II skierowane do strażaków. Życzę wam, abyście pamiętali też o tej naszej wielkiej tradycji, tradycji wielkich, wspaniałych Polaków, bo jak kilkanaście lat temu tu niedaleko w Drohiczynie był papież Jan Paweł II, to na koniec tej mszy świętej, która specjalnie była dla strażaków tu w Drohiczynie, powiedział takie bardzo wymowne słowa, które często przypominał, bo powiedział: pamiętajcie, druhowie, tylko ducha nie gaście. Wszystkiego najlepszego. Do życzeń dołączył wojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski. Druhowie, strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Na wstępie pragnę bardzo serdecznie pogratulować dzisiejszego jubileuszu stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce. Gratuluję i dziękuję jednocześnie za pielęgnowanie tych ważnych, potrzebnych tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych. Jak na urodziny przystało, nie mogło obyć się bez prezentu. I to jakiego? Jasionowska jednostka dostała nowy, warty 650 tysięcy złotych samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes. Dzięki niemu strażacy będą mogli sprawniej pomagać ofiarom wypadków drogowych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jasionowskiej jednostce życzymy kolejnych 100 lat działalności. Byle tylko były one jak najspokojniejsze, a prezent jak najczęściej zostawał w garażu i służył jako ozdoba kolejnych rocznic.